Witam, Prawda Futbolu, goszczę w Gdyni u Janusza Kupcewicza. To jest taka koszulka, taka może replika tej koszulki z 82. Witam bohatera w ogóle Mundialu w Hiszpanii. Bardzo się cieszę, żeśmy się spotkali. Ja też się cieszę. Umawialiśmy się trochę, ale ja trochę chorowałem, także gdzieś zginąłem, ale jak już się pojawiłem, to zagościłem u Ciebie w domu. Taką koszulkę otrzymałeś na takim spotkaniu tej drużyny z 82. roku. Tutaj takie spotkanie było jesienią ubiegłego roku. Tak, większość tak, chłopaków przyjechała. Natomiast tak mnie dziwi, bo ty byłeś rozgrywającym. Byłeś taką dychą tak naprawdę. A tutaj trójka na tej koszulce? O co tu chodzi? No została taka i wziąłem ją. No co? Są jakieś profity w zespole i każdy pierw sobie ci najważniejsi wybierają koszulki, a pozostałym plebsowi zostaje ten, nie? Rozumiem. To co jest, nie? Ale rozumiem. Nie ukrywam, dała mi dużo szczęścia. No właśnie, ta trójka, koszulka, no, ta, trójka, ta trójka, Janusz, dała ci dużo szczęścia i tak spotykamy się w cyklu Mój Mundial. Już muszę Państwu powiedzieć, dopiero zaczynamy ten wywiad, ale on będzie ciekawy, bo Janusz nie boi się mówić, nie boi się żartować, nie boi się wspominać. Znaczy ja może pójdę po jakieś piwo? Co nie, nie, to nie. Nie pójdzie, co? Nie wiem, czy możemy reklamować, to może to piwko już później. Natomiast muszę tak powiedzieć, że jedziesz na mundial, zresztą ty byłeś na dwóch mundialach. Ale tak. Ten jeden mundial to jakby umyka w tej rozmowie z reguły z tobą, prawda? Przecież byłeś w Argentynie w 78. Znaczy tego mundialu to najbardziej szkoda, bo ja wychodzę z założenia, że to praktycznie była mimo wszystko według mnie najlepsza reprezentacja, bo i doświadczenie, które zdobyli piłkarze, którzy grali w 74 roku, no i młodzi, Iwan, Zbyszek Boniek, Piotr Skrobowski, Kapka, Kmiecik, w sumie no nie będę o sobie mówił, ale też przy okazji tam byłem. No było takie połączenie. No bo był Lato, Szarmach, Lubański, prawda? Jeszcze był Dejna i był Kasperczak. No niesamowita to była ekipa, prawda? A zarazem, ale to co? Dlaczego nie zagraliśmy o medal? No ja wiem, że łatwo po latach wyrokować, ale albo trudno. Na pewno i tak żeśmy osiągnęli dosyć duży rezultat. Było piąte, szóste miejsce wtedy, tak liczyli w sumie analitycy, ale chyba pan inżynier Gmoch chyba za no nie będę przy dzieciach mówił, ten zawalił, no. Zawalił. Nie potrafi. A wiesz, że nie potrafi się przyznać. Ja nie potrafił stworzyć takiej atmosfery jak Kaziu Dejna, po prostu. Ten, przepraszam, Kaziu Górski. Jednak atmosfera. Zwracasz uwagę na atmosferę jako taką... No bo Kaziu potrafił, to w sumie nawet to wiele osób już na ten temat mówiło, że ktoś kiedyś tam w Monachium, jakiś zawodnik, obrońca boczny, nie będę mówił jego nazwiska, bo to jest mój wielki przyjaciel, w sumie zawsze bardzo wesoły, zaje fajny, tak jak w reklamie kiedyś coś leciało. Ale zagubił się raz. No gdzieś się zgubił, ale się. Później chłopaki stawili się za nim i to co pokazał to na tej pozycji, Kaziu się złamał w sumie i no, traktował to jak w sumie praktycznie nas, w sumie można powiedzieć, jak synów. No ale mówi, synku, teraz pokaż. Zawaliłeś, to pokaż. No i Adaś, dobra, nie będę mówił, już powiedziałem. Adaś musiał, ale to znana historia, to Janusz tu nie zdradza wielkiej tajemnicy. Historia z Mundialu 74, odsunięty Adam musiał od jednego meczu, ale tak. Później przywrócony do drużyny. No i... Ale, a ty zadebiutowałeś u Kazimierza Górskiego, no to jest słynny mecz z Argentyną w Chorzowie, w którym debiutuje i Zbigniew Boniek i Janusz Kupcewicz. Oj, ciężko mi wracać do tego meczu, bo w sumie debiutowałem, wszedłem chyba na 20 kilka minut, 100 tysięcy ludzi. Oj, dawno nie byłem taki sparaliżowany, to jakby ktoś mnie podłączył do prądu, nie wiem co mi tam włączył w sumie, ale zamiast ruszyć w sumie te 10-20 metrów przebiec, to wszystko w miejscu stałem w sumie i nie widziałem co się dzieje wokół mnie. Atmosfera swoje zrobiła, no niestety stres, nerwy, a przede wszystkim psychika, bo to jest też bardzo ważne. A powiedz mi, ty w ogóle miałeś jakiekolwiek szanse, żeby grać w Argentynie na tym mundialu, w którym drużynę prowadził Jacek Gmoch, czy byłeś po prostu takim rezerwowym, żelaznym rezerwowym? To znaczy miałem wejść na ostatnie 20 minut w meczu z Argentyną, czy w stanie już 2-0, gdzie w sumie praktycznie no, nie przypuszczam, żebym zmienił jakikolwiek w sumie obraz tego meczu i gry. Ale powstrzymał Gmocha trener świętej pamięci Obremski, wspaniały człowiek, który prowadził kiedyś reprezentację młodzieżową. Wszyscy go z reprezentacji bardzo uwielbiali.
niestety zginął w Australii. W wypadku samochodowym. Tak. I po prostu przetłumaczył Gmochowi, że Kopcewicz ci w tym momencie najprawdopodobniej, no bo ja tego nie słyszałem, ale ci nie pomoże w sumie, a go zniszczysz w sumie, jeżeli chodzi o eliminację, do, bo taka była wtedy takie przepisy, że jeżeli się wystąpiło nawet sekundę, dwie sekundy na Mistrzostwach Świata, to wtedy nie masz prawa grać w eliminacjach na Olimpiadę. Takie przepisy były, tak. A on liczył, że zagrasz w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. No tak liczył w sumie, ale później mi się przydarzył pewien przypadek, że jeden Rusek sędzia w sumie takim czarnym garniturze biegał i dał mi czerwoną kartkę z Czechami w sumie, bo nie, no gdzieś mi ręka tam gdzieś poleciała za daleko. I nie pograłeś tych... No już nie pograłem, żeśmy się nie zakwalifikowali, także nie pograłem. No ale co zrobić, to takie życie jest w sumie. Są pewne odruchy zawodników z tymi, którzy nie kojarzą. Ja na przykład uwielbiam Zidana, Zidaniego, za co byśmy nie mówili, za to, że jeżeli ktoś obraża moją rodzinę, to no, zachował się jak prawdziwy facet i koniec. To jest moje podejście. Mówisz Marco Materazzi, tam coś mówił o jego rodzinie, no, i dostał. Nie powinno, można w inny sposób, ale nie w taki sposób. Natomiast też jakby rozumiesz ten odruch Zidana, tak? Tak, całkowicie. Mu kibicuję bardzo mocno. A powiedz mi, ta twoja kariera klubowa, ty nie za długo siedziałeś w Arce? Roman, a powiedz mi jedną rzecz. Jeżeli do mnie na przykład jako młody człowiek przyjeżdżają praktycznie wszystkie kluby z Polski. No bo uchodzisz wtedy za jeden z największych, jak nie największy talent w polskim futbolu. Tak, po Lubańskim byłem największym talentem, wszystko się zgadza, to tamto. Moi rodzice, niektórzy zrobili im dużą krzywdę, to znaczy szczególnie tacie, że uważali i wychodzili z założenia, że ojciec za dużo za mnie wymaga. Nie, tata i mama starali się przede wszystkim... Że od ciebie wymagał za dużo, tak? Znaczy nie, ode mnie i tak dużo wymagał, to jest inna rzecz, ale wymagali w sprawach finansowych, co nie? Ja miałem dużo lepsze warunki, dostawałem w sumie na pewno od Górnika, czy od innych wtedy śląskich klubów, to były inne czasy, aniżeli na przykład od Arki. Ale tata sobie zdawał sprawę, że tutaj przyjdę do Arki, to po pierwsze mam większe szanse grania, bo to jest Beniaminek, a w moim wieku to było bardzo ważne. Także to uważam, że bardzo rozsądnie do tego podszedł. Prócz tego zależało rodzicom też, żebym studiował. Z perspektywy czasu, jak widzimy, to w sumie chyba był też w sumie dobry odruch, z tego względu, że do tej pory uczę w szkole numer 10 w Gdyni wychowania fizycznego. A gdybym nie zrobił i nie skończył AWF-u, nie mógłbyś być nauczycielem, no, tak? Nie A ja rozumiem, że kariera piłkarska to jedno, ale po karierze też trzeba żyć. No trzeba, no zresztą to widzimy po obecnych piłkarzach, że nie każdy sobie daje radę w sumie z tym życiem, w sumie różnie to bywa. Ja też różne zakręty w swoim życiu miałem, ale jednak w sumie jakoś sobie tam cały czas radzę. A teraz my na przykład nie możemy powiedzieć, że gdybym ja poszedł do Legii, to teraz powiedz mi, Roman, gdzie ja najlepiej się czułem w sumie będąc środkowym pomocnikiem. Czy ja bym Kazia Górskiego, Kazia Dejne wygryzł bym zespołu? No wtedy nie. No nie. Czyli rezerwa. Poszedłbym do Górnika Zabrze. Krzysztof Tysik grał, no tak. Tysik, Lubański, ale powiedzmy Lubański z przodu, ale Wilczek, tam inni w sumie ci piłkarze. Też byś nie grał. Wielkie nazwiska, bym nie grał, tak? No i teraz my na tą chwilę nie jesteśmy w stanie ocenić i powiedzieć na przykład, co było lepsze. A może bym akurat przebił się i osiągnął wiele, co nie, jeszcze więcej. Ale zdobycie, myślę, Pucharu Polski z Arką, zdobycie Mistrzostwa Polski z Lechem, bycie dwa razy na Mistrzostwach Świata, strzelić najważniejszą bramkę z Francją, tak? Mieć asystę z Francją o trzecie miejsce, srebrny medal, bo wtedy był złoty pozłacany, srebrny medal. Tak, za trzecie miejsce był srebrny. Także ja uważam, że osiągnąłem bardzo wiele, a tego my nie jesteśmy w stanie na tą chwilę przewidzieć, czy bym więcej osiągnął, czy może bym skończył jak wielu innych piłkarzy. Jasne. To teraz po kolei może mówimy o Argentynie, ale twój mundial to jest mundial w Hiszpanii. To nie jest tak, że ty nie pomogłeś w eliminacjach. Przecież ty grałeś z NRD w tym meczu w Chorzowie, gdzie nie mógł grać wtedy Boniek zdyskwalifikowany, nie mógł grać Smolarek, prawda? Zmuda tylko chyba był przywrócony na to spotkanie. Gwardia Zaciężna przyjechała też na ten mecz, ale ty grasz w linii pomocy w środku pola w tym arcyważnym meczu za trenera Piechniczka. No
dla mnie troszeczkę to dziwne było, no ale z jednej strony to patrzę pod takim kątem w sumie, żeśmy wygrali mecz z NRD, bardzo ciężki mecz. 1-0, bramka Andrzeja Buncola. Andrzeja Buncola, jeżeli się nie mylę z głowy jeszcze. Tak jest, bliziutka. Grapentina tam pokonał. Później mieliśmy wyjazd do Lipska na mecz rewanżowy. Ja w pewnym momencie łapię kontuzję, bo do tej pory mam kolosalne problemy z kręgosłupem i łapię kontuzję kręgosłupa, zostaję odsyłany do domu. W moje miejsce sprowadza trener Piechniczek Stefana Majskiego, który oczywiście nie gra na mojej pozycji, no ale go sprowadza, tak? Mhm. Stefan gra na innej pozycji, kogo innego stawia, w sumie nie pamiętam, chyba Zbyszka Bońka czy kogoś, nie pamiętam. Bońek i Majski grali w środku pola. No, Matysik tam, chyba też tam grał, ja już teraz nie spojrzałem w ten skład z Lipska. Ja też nie pamiętam, także trudno mi powiedzieć. No i co byśmy nie powiedzieli, no zagrali wspaniały mecz. No wspaniały mecz, 3-2 wygraliśmy i pod każdym względem w sumie to mecz naprawdę mógł się podobać, bo był i efektowny, i efektywny, w sumie pod każdym względem ten. No i Piechniczek mnie odstrzelił, no co mam powiedzieć. Że jakby liczył na ten skład, który mu wypalił w Lipsku. No myślę, że chyba tak, tylko że szkoda, że w sumie znając też moje możliwości, predyspozycje, że tak całkowicie w ogóle mnie odstrzelił i tam zawisłem na tych trybunach, co nie? Bo wolałbym trochę niżej się. Poczekaj, ale jednak po pierwsze pojechałeś na mundial. Wziąłeś ten numer 3, który dał ci szczęście, jeszcze wtedy nie wiedziałeś, że da ci szczęście, ale jesteś na tym mundialu, jest mecz z Włochami i z Kamerunem, nie liczysz się co do wyjściowego składu. No. Czy ty jesteś w tej 16 wtedy? Bo 16 była, prawda, wpisywana do protokołu. 16 albo 18, nie pamiętam. Wydaje mi się, że 11 plus chyba 5 rezerwowych, a reszta trybuny. Ty jesteś na trybunach? Na trybunach. W obu meczach? Tak. No okej. Okay. No dobra, no ale jest 0-0 z Włochami, 0-0 z Kamerunem i Kupcewicz zakłada tą koszulkę z Peru. Tak jest. No, ale muszę powiedzieć, że w sumie to ten dla mnie była wielka niespodzianka, bo się dowiedziałem dzień wcześniej, co pamiętam, od Piechniczka, że w tym meczu z Peru wystąpię. No i tak jak z Argentyną, w sumie w debiucie u Kazia Górskiego nogi mi tak przyrosły do ziemi i watę miałem, że to tylko dać mi kosiarkę i bym wpierniczał tam w sumie tą trawę w sumie, ale w miejscu oczywiście, bo biegać nie mogłem. Tak tutaj wyszedłem, tak sobie powiedziałem w sumie, to jest psychika zawodnika w sumie, bo to jest też bardzo ważne. W tym meczu po prostu wyszedłem i tak sam do siebie mówię, a czym ja ryzykuję? Przecież jeżeli będą mieli pretensje na przykład kibice, no wiadomo, stan wojenny, no każdy z nas chciał jak najlepiej po prostu, żeby to było, bo dużo radości byśmy polskim piłkarzom zrobili, ale mówię, jak będą się ktoś będzie się przypierniczał, to przecież nie do mnie, tak? Do kogo innego. To tak. A do kogo to nie chcę wymieniać, bo tam kilku dużo większych zawodników było. No to mówię, czym ryzykuję? Nie, no dziennikarze się przypierniczali do Zbigniewa Bońka. No, ale pamiętasz to, no. Ja pamiętam, no, ale ta moja swoboda, ta moja psychika, że wyszedłem na luzie i zresztą no, dała efekt. Pierwsza bramka w sumie przez Smolara strzelona, gdzie wychodziłem tam praktycznie sam na sam, bo kiwałem i Smolar akurat przeciął te moje takie w sumie tą kiwkę zagranie. Wszedł i strzelił, później miałem jeszcze taki prawie że współudział przy rzucie wolnym wykonywanym z prawej strony do boku i ten. Także jakbyśmy patrzyli, bo żeśmy oglądali te mecze właśnie przed meczem. Ty dałeś na z rzutu wolnego do Buncola, a Buncol do Bońka? Chyba coś takiego tam było. I Bońek pod poprzeczkę, tak? Tak. Także jakbyśmy popatrzyli. No dobra, na koniec jest 5-1 i już wszyscy wiedzą, że Kupcewicz w linii pomocy, a Zbigniew Bońek w linii ataku, to jest to. No już chyba nie było żadnych wątpliwości. Zawsze mogą być wątpliwości, tego nikt nigdy nie jest w stanie. Wiadomo, co trenerowi już się zmęczy, to niech odpocznie po pierwszym meczu, tak? Nie, ale spokojnie. Jedziemy z La Coruña czy z Vigo, nie wiem, gdzie tam kwaterowaliśmy. Lecimy do Barcelony i mecz z Belgią i z Sowietami, Kupcewicz wychodzi w pierwszym składzie. Tak? No to tu już nie ma wątpliwości. Zresztą z Belgią gramy koncert. To jest mecz życia Zbigniewa Bońka, on strzela 3 bramki, ale powiem ci tak, ja oglądałem to spotkanie jeszcze raz po latach, całkiem niedawno. W ogóle gracie koncert.
Zbigniew Boniek gra koncert, lato gra koncert, ty grasz fantastyczny mecz, w ogóle masz sytuację, mogłeś strzelić, ty też mogłeś strzelić hat-tricka. Jednej bramki ci sędzia nie uznał, nie wiem czy był spalony, raz kropnęłeś, a to nad poprzeczką, a to obok słupka, a to gdzieś tam bramkarz obronił. Naprawdę, graliście koncert, mogliście zdemolować Belgów, którzy byli wicemistrzami Europy. No ale jakbyśmy popatrzyli na ten mecz, to w sumie jakie akcje w sumie i jakie bramki, tak? To no, nie mówili. No, ale ty masz udział w bramce na 2-0, gdzie to jest taki przerzut do Buncola, Buncol głową do Zibiego, Zibi głową bramka do siatki. Wychodzi do siatki, no ale jeszcze Zbyszka bramka pierwsza, w sumie uderzenie z całej siły Grześla to chyba odgrywa. Tak jest, zagrał ze skrzydła. Także ten później prostopadłe zagranie, nie pamiętam kto zagrał, w sumie Boniek wchodzi między dwóch sztoperów, w sumie mija na luzie. Lato mu zagrał, wiesz, Smolarek przejął piłkę, lato do Zibiego. Predon, tak? Bramkarz Predon, czy... Kuster zbronił, wiesz? To może Kuster zbronił, tak. No, także też przepiękna akcja, zresztą w ogóle bardzo dużo przepięknych akcji. No i później czekamy na wynik w sumie Związku Radzieckiego, a Belgią kończy się 1-0, no i wiadomo, że... Remis nam daje. No, remis, ale to nigdy nie można liczyć na remis w sumie, bo to jest takie granie w sumie, takie ciułanie punktów, a później można się z ręką, tak jak święty pamięci w sumie trener Łazarek mówił, z ręką w nostiku może się obudzić. W sumie także to nie można takim minimalizmem podchodzić. Trener Łazarek jeszcze żyje. Ja wiem, dlatego mówię, że ten, przepraszam, trenera, ale myślę, trener pogrzebany za życie, ale długo będzie żył. Tak, ale trener mi wybaczy, bo to w sumie ten, tutaj mieszkamy na wybrzeżu, także ten. No i wiele podtekstów tego meczu było niesamowitych. No co byśmy nie mówili, stan wojenny, przecież jest taki film dokumentalny Mundial grało wszystko. Tak, świetny. Jest taki te film, flagi Solidarności, jak na tych trybunach. To tam to w sumie także no to naprawdę ten. Dlatego tak się trochę dziwię, że akurat władze trochę za nas nie podzadbały za bardzo. O piłkarzy, no ale trudno. Ale życie. Co myślisz, że taka drużyna powinna mieć jakąś emeryturę, rentę? Tak jak są renty olimpijskie, emerytury olimpijskie? To znaczy ja wychodzę z założenia jednego podstawowego. Nie wszyscy ze mną zgadzają, ale mają prawo, bo ja nie mówię, że to co ja mówię, na przykład to ze mną nie można dyskutować i rozmawiać na pewne tematy sportowe, nawet do tej pory, ale jeżeli my na przykład z Mistrzostw Świata przywozimy 2 miliony dolarów w sumie i za te 2 miliony te pieniądze idą na inne dyscypliny sportu, gdzie utrzymujemy te dyscypliny sportu. Sport olimpijski zresztą. Sport olimpijski, tak, utrzymywaliśmy sport olimpijski. No to wydaje mi się, że chyba ktoś powinien w końcu pomyśleć, no ale niestety, jaka by to opcja nie była, nie chcę na temat polityki mówić, no to uważam, że nie wszystkim piłkarzom, bo to wiadomo, inne były czasy, się powiodło. Niektórzy mają dobrze, niektórzy mają bardzo dobrze, a niektórzy mają kichę. No taka jest prawda w sumie i sobie też nie radzą w życiu. No to uważam, że jakby nam dali w sumie, tym bardziej, że my żeśmy bardzo dużo przywieźli pieniędzy. W sumie no to 2 miliony dolarów to tak jakby dzisiaj przywieźć 20 albo nie wiem, może i więcej tych milionów albo dolarów. Albo i więcej, bo wtedy tam się żyło praktycznie za 100 dolarów w sumie, można powiedzieć miesięcznie i to się żyło tak, spokojnie w sumie. Także nawet jak ktoś miał tam 50 dolarów, to bardzo dobrze żył. Także mówię, tu mam pretensje w sumie do wszystkich, was to nie mówię, to nie patrzę na żadną opcję, co wie, że niech o tym nie, bo uważają, że a piłkarze zawsze mieli dobrze, to oni mogą ten. No to tak samo politycy, ci, którzy są przy żłobie, zawsze mieli dobrze i mają dobrze. No to jest fakt. Półfinał z Włochami to jest taki mecz, w którym Zbigniew Łoniek nie może grać za kartki. Włosi nie mają za wielu sytuacji. My mamy sytuację po twoim uderzeniu. Tam piłka musnęła chyba słupek. Dino Dzow tam myślę, że by nie chwycił. Tak. I to z dalszej odległości to było. Kropnąłeś niesamowicie. Powiedz mi, mogliśmy wygrać ten mecz bez Zbigniewa Bońka? Nie chciałbym za dużo mówić. No żeśmy chyba troszeczkę źle podali się do tego meczu w sumie, co mam powiedzieć dalej w sumie, bo chyba to jak... Jak to źle podeszli? No, żeście się rozluźnili po prostu, no, tak? No tak, no co mam dalej powiedzieć? No źle podeszliśmy, no w sumie, no my w sumie pojechaliśmy, już wiedzieliśmy, że minimum ten brązowy medal mamy i to... Srebrny za trzecie miejsce minimum, a nie brązowy, nie, bo za czwarte miejsce. Francuzi czwarte. Tak, rozumiem, czy jesteście w półfinale i wiadomo, że będziecie mieli albo brąz, albo srebro za trzecie miejsce. Chyba żeśmy trochę przegięli.
No, to co zrobić? Ale takie życie jest, o Jezus, no to co? To wszystko jest dla ludzi. Ale, a czasami żałujesz, że czy taka, że nie mieliście takiej świadomości, chociaż dzisiaj ja wiem, czy piłkarze zawsze też mają świadomość, też tam czasami dziwne rzeczy się dzieją. Ale każdy z nas jest tylko człowiekiem, no każdy też potrzebuje jakiegoś odprężenia, to zmęczenie gdzieś wychodzi. Tym bardziej, tak jak sam dobrze wiesz, działacze wymyślili nam taki hotel 3 tygodnie, że bez klimatyzacji. Bez klimatyzacji. A tam były upały stulecia. Że była masakra, to wielu piłkarzy się na ten temat wypowiada. My żeśmy praktycznie, domowie, ja na Golasa, w sumie białe prześcieradło, w sumie ja te białe prześcieradło minuta i wyschnięte, także to nie tylko było. A co, zboczyłeś to prześcieradło, tak? Tak, no z wodą, przecież nie suche kładłem, nie? No także to nie tylko nasza, nasza była jakaś taka wina, ale z drugiej strony na pewno to było osłabienie, że nie zagrał w sumie nie tylko z Boniek, ale również Szarmach, co nie? Piechniczek po wielu latach się przyznał, że w sumie Włosi się go bali i w sumie zrobił błąd. No i to całe szczęście, że doszedł do wniosku, że jednak no, był jego błąd, ale z drugiej strony ja mówię, tak jak rozmawialiśmy na temat mojej kariery, może by się potoczyła całkowicie inaczej. Nie. I może bym osiągnął bardzo wiele, a możliwe, że... Że Szarmach jakby wyszedł, to też by nic nie zrobił, nie? Możliwe, że stałbym teraz na rogu i byś przyjechał do mnie i byś mi dał 5 zł na browar. No tego nigdy nie jest człowiek przekonany, to jest nie, na takiej zasadzie. A może byśmy dostali 4-5, to jest sport, przecież oglądamy mecze w sumie, Barcelona w sumie taki zespół, gdzieś tam przegrywa no taki 4-0, numer a później 6-1, czy z Romą, czy z innym. A, mówisz z Paris Saint-Germain, że tyle przegrali, odrobili, a teraz z Romą wygrali 4-1 i tak nie awansowali. I tacy zawodnicy z kolei, Paris Saint-Germain, Francuzi, gdzie wiadomo, że nie tracą tylu bramek, co nie, bo jednak ta dla nich defensywka zawsze była jednak bardzo ważną, można powiedzieć, w jaki sposób, no w lidze francuskiej tych bramek wiele nie pada, tak? Także mówię, to możemy sobie gdybać tylko w sumie, no gdzieś tam jakieś błędy gdzieś były związane nie tylko w sumie z nami, czy tam z kimś innym, ale pewnie w dużej mierze też z działaczami, no bo mówię, no już tak już patrząc trochę bardziej dalekowzrocznie, no jeżeli my jedziemy z Alicante, gdzie mamy super hotel, idziemy na plażę, na chwilę pójdzie do hotelu, śpimy ciepło, to zimnica, jak nie wiem, w tym aż w końcu żeśmy sobie pospali trochę, wygrywamy ten medal. Mówisz o trzecie miejsce, żeby trzecie z Barcelony miejsce. Trafiacie do normalnego hotelu, spicie tak. W normalnych warunkach, wygrywacie z Francją 3-2. Zresztą to jest twój wielki mecz, bo dogrywasz bramkę Majewskiemu, bramkę na 2-1 i strzelasz bramkę na 3-1 z rzutu wolnego, taką naprawdę fenomenalną bramkę, taką jedną z piękniejszych bramek mundialu w Hiszpanii. Taka inna, o tak to określę, może inna. Ostry kąt, tak. Castaneda ustawia mur, ale raczej myśli, że będzie dośrodkowanie. Nie spodziewał się na wykroku, był w sumie, to nie będę ukrywał, w sumie, że tam nie próbowałem uderzyć, ale nie powiem, że akurat to miejsce, a piłka jeszcze była spadająca. No ale co później dalej? No później dalej na przykład mało osób na przykład o tym wie, że Waldek w przerwie Matysik musiał zejść z boiska, dlatego że odwodnienie organizmu. Nie było wiadomo przez rok czasu, czy on w ogóle dojdzie do siebie, tak? Ja mówię w sensie umysłowym, tak? Jasne. Bo to była masakra. Bo to był wysiłek, to był już któryś tam... Mówisz, że to cały ten turniej spowodował, że Waldek Matysik prosi w przerwie o zmianę, tak, że już nie da musi rady, zejść, że a później choruje przez tak, rok. I przez tak? rok czasu nie gra. Nikt na przykład nie wie o tym, że ja na przykład siadłem w sumie, ja przyszedłem do szatni, złapałem się kibla i samą śliną wymiotowałem. No co mam się komuś chwalić, że siedziałem i wymiotowałem, później ten doktor Garlicki mnie wziął, położył na plecy, bo serce mi waliło niesamowicie, jak nie wiem, ja się bałem, żebym nie odjechał na tamten świat. I to było po meczu z Francją? Po meczu z Francją. Mm-hmm. No i co? No, był to wysiłek niesamowity poprzez temperatury, jakie tam były, panowały. No i a te 3 tygodnie w Barcelonie to nam naprawdę się odbiło. A później się okazuje, że jedziemy do Madrytu oglądać finał Mistrzostw Świata, a mieliśmy lecieć samolotem, a przysłali nam autokar bez klimatyzacji. No jak mam nie przekląć w tym momencie? No, powinienem przekląć, tylko mówię, no dzieci będą słuchały młodzieży. No właśnie. I nie wypada. I jechaliście z Alicante do Madrytu całą noc i w ogóle nie weszliście na ten mecz, z tego co rozumiem. Gdzie? W hotelu oglądaliśmy w telewizji. No właśnie, to po co żeście jechali do tego Madrytu? No, działacze pewnie gdzieś te bilety zagospodarowali. No to pewnie tak.
No a co, no ja się nie mam czego wstydzić, bo po prostu tak, to są fakty w sumie, to potwierdzą pewnie moi koledzy z drużyny. Tak, tak, mówiłeś o tym, że drużyna nie weszła na finał. Bo on ledwo żył i się położył na podłogę i leżał na podłodze, bo też już nie mógł wytrzymać, bo też serducha włożył bardzo wiele w tym klimacie i swoją grą. Także to nie to, że ten. Ja wypiłem dwa piwa i nie mogłem się wysikać, bo mnie pierwszy raz wzięli w sumie na kontrolę dopingową. Ja do niej mówię, ja tyle pani nalałem, ja więcej pani nie naleję, a już jestem pijany po dwóch piwach. Ale mówisz, w Alicancie potem macie z Francją. Francuzi przyszli się od siku, zrobili to tamto, samto, wamto i ten. Nie? A Tadziu Dolny, który siedział na ławce, a kawał chłopa, sztopek, no co my się śpieszymy, mamy tutaj skrzynkę piwa, mamy skrzynkę szampanów, a to dajemy sobie z tym. Ja mówię, Tadziu, ale ja już jestem pijany po dwóch piwach. I nie mogę się wysikać. Ten mundial miał specyfikę, co? Miał specyfikę. No wiele w sumie takich było. Nie, odchodź mi to od mikrofonu, bo później ludzie mówią, że nie słychać, rozumiesz? A to może nawet lepiej. Nie, no to takie historie trzeba przypominać. No ale wracacie do kraju, no nie ma co ukrywać, jesteście hero, jesteście bohaterami, tak? No zdobywacie medal Mistrzostw Świata, nie grając pół roku meczu towarzyskiego, międzypaństwowego, tylko z klubami mogliście grać, tak. Prawda? Wracacie do kraju, jesteście bogaci? Bogatsi? Ja myślę, że chyba, ja nie wiem, ja... Dla mnie medal był najważniejszy. No właśnie, takie malutkie medale dostaliście. Tak. Ja widziałem tu Waldka Matysika ostatnio, tak, jak byłem u niego. Małe co zrobiłeś medale. Z tym medalem? Mam go. Masz? Tak, koszulki, spodenki, wszystko porozdawałem, a medal mam. A to później jeszcze dogramy ten medal. A nie mam go tutaj, schowany jest. Aha. Schowany. Czyli tu w mieszkaniu go nie masz, schowałeś go. W mieszkaniu nie mam. Dla ciebie schowany. Jest bezcenny. No uważam, że to jest wartość bezcenna w sumie, także zostanie to dla dzieci. Ale następnym razem jakbyś jechał do mnie i byś chciał, to powiem ci, że robi wrażenie. To znaczy, robi wrażenie, problemu, bo to jest taki malutki medal, ale rzeczywiście robi wrażenie w takim znaczeniu, że człowiek sobie myśli, mój Boże, no ilu Polaków zdobyło medal piłkarskich mistrzostw świata, nie? 20 turniejów i jest tych Polaków, no nie wiem, 40 kilku, tak? No bo to są dwie kadry, ta kadra Kazimierza Górskiego i kadra Antoniego Piechniczka, a tych, którzy jeszcze mieli wkład w ten medal z boiska, jest jeszcze mniej, tak? No bo to jest kilkunastu chłopaków od Górskiego i kilkunastu chłopaków u Piechniczka. No nie, no to no mówię, no to no że się, znaczy umówmy się, po pierwsze kadra Górskiego zrobiła wielką niespodziankę, bo miała straszną grupę, miała Argentynę, miała Włochów i Kamerun, Haiti, mhm. Przepraszam, no straszną grupę miała, a jeszcze wcześniej Anglię, co ja się do tak, Górskiego nie brałem. Tak jest. My z kolei mieliśmy w eliminacjach też DDR-y, to tamto wszystko się zgadza, ale taki no też przeciwników, że no Francuzi bardzo mocni, co nie, co byśmy nie mówili, i to już o medal. Związek Radziecki, mecz specyficzny. Mhm. Także... Oni w grupie grali kapitalnie, bo oni byli w grupie z Brazylią, Szkocją, Nową Zelandią. Później gdzieś już nie grali tak dobrze. Gdzieś to zmęczenie chyba turniejem u nich też się pojawiło, też pewnie upały i tak może dalej. Do nas spadli na chwilę przed Włochami. A to zaczuję, że w tej Barcelonie to była niezła zabawa. I żeśmy ich zajechali. A powiedz mi... No kiedyś taki oglądałem tutaj, w sumie nie ukrywam, lubię w sumie taki program. Nie wiem, chyba na Polsacie leci Kiepscy, tak? A tak, jest, no to, jest. To był taki program, że Kiepski tam zaprosi i zajechali wszystkich ruskich. No, to była niezła ekipka. A powiedz mi, dobra, ale chwila, moment, a to jak Grzegorz Lato to wytrzymywał? Miał 32 lata tam w pomocy od pola karnego do pola karnego. Wiesz, co mówi Zbyszek Boniek? Mówi, że jak Lato grał, to nie można się było zatrzymać. Nie, że Lato się nie zatrzymało, bo to wiadomo, ale nie można, bo takie wiąchy szły, jak ktoś stanął na boisku, że po prostu Lato był taki, który po prostu zmuszał wszystkich do biegania, a sam biegał jeszcze więcej. Do tej pory z Grzesiem się utrzymuje bardzo dobre kontakty, to mogę powiedzieć jedną rzecz, że ma tak bujną czuprynę, że miał tyle cienia, że mógł zasuwać to mi z powrotem.
I wiem, że się nie obrazi na mnie. Nie obrazi się, Grzegorz. Ostatnio kręciłem z nim, no ostatnio, ale niedawno byłem z nim w Murchard, bo kręciłem taki film dokumentalny o mistrzostwach 74. No, ma poczucie humoru, ma poczucie humoru. Nie powiem. Ale powiedz mi, dobra, no ale wytrzymał w zdrowiu te 7 meczów. Ale zawsze miał zdrowie do biegania, zawsze to co byśmy nie mówili w sumie. Ja na przykład nie miałem w sumie takiego zdrowia do biegania, tak jak na przykład Grzesiu, no w sumie to taka jest prawda. A jaką wytrzymałość miał Waldek Matysik w sumie. No byli zawodnicy specyficzni, którzy po prostu no mieli tą wydolność no bardzo, na bardzo wysokim poziomie. I Grzesiu w sumie, co byśmy nie mówili, mimo swoich lat i tych temperatur, to naprawdę to trzeba mu przyznać, że praktycznie od 16 do 16 zasuwał niesamowicie. No taka jest prawda, jak się spojrzy w sumie, a mówię, najmłodszym też nie był w sumie zawodnikiem, ale serducho miał niesamowite, ale oprócz serca to jeszcze trzeba mieć coś w sobie, że ten organizm wytrzymuje takie obciążenie. Jasne. A powiedz mi, przychodzi mecz po mundialu w sierpniu na Parc des Princes. 4-0 wygrywamy z Francją. My trochę mamy inny skład, oni troszeczkę inny skład. Tu nie ma Bońka, tu nie ma Platiniego. 4-0 wygrywamy. Ja widziałem taki, wiesz co, krótki skrót. Nie ma całego meczu, ale na YouTube można zobaczyć skrót. No kapitalne bramki strzelamy. To jest zresztą kropna. Jest znowuż dwie bramki w tym meczu. Ta Francja to ci leżała wyjątkowo. Znaczy, no nie wiem, czy wyjątkowo w sumie. To jedną strzeliłem z połowy boiska, no to jak taki ten mały kurduper z bramki wychodzi na 15 metr, no to już więcej nie będzie wychodził. To tam Ettori chyba bronił. Ettori bronił, tak, w sumie. I dostał za kołnierz. A drugą też bardzo ładną. No ale nie, no to fakt jest taki, że wystąpiliśmy w miarę silnymi składami jedni i drudzy, bo co będzie mówiąc, Francuzi cały czas się liczyli na świecie. My może w mniejszym stopniu, jeżeli Francuzi, no ale wygrać na Paris Saint-Germain 4-0, no to jest jednak duża sztuka, co byśmy nie mówili. Absolutnie. Bez względu na to, kto by nie grał. Absolutnie. Także tutaj była wielka niespodzianka, szkoda, że tego telewizja nie pokazywała. No, ale to był mój ostatni. A powiedz mi, czy te mecze, ten Walikante o trzecie miejsce na mundialu i ten później towarzyski na Parc des Princes nie spowodowały, że no Francuzi po ciebie przyszli później? Rok później wyjeżdżasz do Francji, do Saint-Germain. Znaczy tutaj miałem duże szczęście, bo po pierwsze w sumie... Najpierw idziesz z Arki do Lecha na sezon. Tak, i zdobywamy mistrza Polski i nie ukrywam, że kibice zrobili mi wielką frajdę, bo rzadko się zdarza, żeby na przykład po roku czasu grania być w 11 wszechczasów klubu, tak? Mimo, że zdobyła pierwszy raz mistrzostwo Polski, bo później Lech zdobył częściej w sobie mistrzostwo Polski, a następnego roku zdobył jeszcze Heniu Mioszej, za mnie przyszedł, zdobyli mistrzostwo Polski i ten także, i Puchar Polski, także tutaj podziękowania kibicom, że tak mnie docenili. Ale fakt jest taki, że później byliśmy na zgrupowaniu we Francji. Francuzi mnie jeszcze oglądali. No i nie ukrywam, że drużyna wiedziała, że jestem oglądany. To graliśmy z jakąś tam, nie pamiętam, trzecią ligą, albo czwartą, albo trzecią ligę. Wygraliśmy dosyć wysoko, gdzie wiadomo, ja byłem pomocnikiem, a strzeliłem chyba z 5-6 bramek. 5-6 bramek w tym sparingu strzeliłeś, tak? I oni się mną bardzo mocno zainteresowali. Chyba zwariowali jak... Kucarzny goleador z środka pola. Ale ty też, no zawsze miałeś tą umiejętność strzelenia bramki, nie? Z dystansu. Twoja technika użytkowa była niesamowita, jak na polskiego piłkarza. To znaczy, ja nie ukrywam, że w sumie jestem zadowolony, mówię, z kilku rzeczy. Bo po pierwsze, z Arką Gdynia w 79 zdobywamy Puchar Polski, strzelam bardzo ważną bramkę Gonetowi rzutu wolnego, gdzie w sumie w finale Wiśle Kraków grało 8 czy 9 reprezentantów Polski. No tak, reprezentantów Polski grało. A my praktycznie u nas nikt nie grał, oprócz tyle, że ja byłem powoływany, ale też nie miałem żadnego pewnego miejsca. Później w Lechu Poznań ostatni mecz graliśmy w Górniku Zabrze, wygrywamy 2-0 i po dwóch zagraniach Mirka Okońskiego strzelam dwie bramki, ja jako pomocnik. Teraz z Francją ja jako pomocnik mam i asystę, i bramkę strzelam, także rzutu wolnego, także no takie można powiedzieć trzy epizody, które no rzadko się zdarzają, żeby pomocnik, bo raczej wtedy grało się systemem 4-4-2, jednak napastnicy bardziej strzelali te bramki, aniżeli pomocnicy, tak, czy ewentualnie stoperzy, którzy jednak też trenerzy patrzyli na walory w dużej mierze fizyczne, tak, czyli ze stałych fragmentów gry, rzutów rożnych, rzutów wolnych. Jasne.
A powiedz mi, wyjeżdżasz do Francji i co? Trafiasz w ogóle do klubu, z którego... Tu mamy fajne zdjęcie pokazujące piękny i młody. Niewiele się zmienił. To zdjęcie jest wykonane we Francji, tak? Jesteś ze starszym synem tutaj. Tak. To jest 80... Na spacerach byliśmy, no, chodziliśmy do parku w sumie. Także ten... Ja zawsze, gdzie wyjeżdżałem, zawsze brałem rodzinę swoją. Jasne. I swoich chłopców i ten, i byłą żonę. I tu jest tak, że podpisujesz kontrakt we Francji, trafiasz do klubu, gdzie gwiazdą był Michel Platini wcześniej. No tam więcej było gwiazd w sumie, oprócz Platiniego, ale to była najbardziej znana w sumie postać tego klubu. Ale po prostu w tym klubie już tak troszeczkę ten klub podupadał. Rozsypał się zespół, to jest raz. Drugie, że tam pewne jakieś tam były problemy finansowe. Nie wiem z jakich względów, co i jak. Także ja tam przyszedłem i Portugalczyk jeden przyszliśmy. Pierwszy rok jeszcze grałem. W miarę to wyglądało, można powiedzieć, przyzwoicie, ale też nie było jakaś tam wielka rewelacja. A z kolei już później, pod koniec pierwszego roku, doznałem dosyć poważnej kontuzji mięśnia. Znaczy, ja nie wiem, oni to nazywają pubelży, tutaj pachwina i ten, i podbrzusze mi strzeliło strasznie. No i przez 8 miesięcy nie grałem. Wtedy trenerem był w drugiej, żeśmy spadli do drugiej ligi, po barażach. Z Racing Paryżem, żeśmy tam pojechali 0-0, a u siebie przegraliśmy 0-2. I Castaneda też bronił właśnie, no, który był solidnym bramkarzem, ale w tym dwóch meczu, to szczególnie w tym u nas meczu, zawalił obydwie bramki. No ale to nie można winić jednego zawodnika, bo jeszcze są pozostali, którzy po prostu nie grali na tym poziomie, na którym powinni zagrać. I spadliśmy do drugiej ligi, no i po 8 miesiącach praktycznie grałem w rezerwach. Przyszedł trener Kasperczak, żeśmy doszli do wniosku, że nie ma sensu dalej w sumie współpracować. Nie mam żadnych pretensji do niego. Co prawda mogę mieć pretensje, że nie dał szansy mi pograć, jak już wyszedłem w sumie, doszedłem do siebie, że ewentualnie, żeby zostać dalej we Francji, bo bardzo możliwe, że mnie Francja w ogóle bardzo się podobała i chciałem z rodziną w ogóle zostać, ale nie miałem żadnej propozycji. No jeżeli nie miałem żadnej propozycji, no to wiadomo, że trzeba było skończyć tam karierę, mimo że kontrakt miałem obowiązujący jeszcze przez rok czasu, czyli na 3 lata podpisany, no ale żeśmy doszli do porozumienia i po prostu wróciłem do Polski i przygarnął mnie trener z Cejla do Grecji. Czy to były pieniądze, które można było odłożyć z tych pieniędzy, które zarobiłeś we Francji, później w Grecji? Czy jeszcze w Turcji byłeś? Jeszcze w Turcji byłem, ale nie, no tutaj nie ma porównania, jeżeli chodzi o Francję, Grecję, Turcję. Francja zdecydowanie tak. Po pierwszy raz, że grałem jeszcze w reprezentacji Polski, oprócz tego inaczej mnie traktowano tam troszeczkę i inne pieniądze tam się obracały i obracają do tej pory, jak porównamy Grecję czy Turcję, tak samo do tej pory. No, ty też nie grałeś w klubie ze Stambułu, prawda? Teraz kluby ze Stambułu no, płacą poważnie. To tak. W Stambule czy w Ankarze to tak, to się zgadza. Ale... No co, z Francji nie narzekam, bo coś nie coś zarobiłem, nie straciłem tych pieniędzy, wybudowałem dom w Orłowie, który zostawiłem swojej byłej żonie, w przyszłości będą miały dzieci. Ja tutaj mieszkam, tak jak widzisz, w sumie w centrum Gdyni, w sumie mnie akurat takie mieszkanie całkowicie odpowiada, wszędzie mam blisko, nie ma problemu, do morza mam 8 minut, do centrum mam 2 minuty, wszędzie mam blisko, także też nie narzekam. A w przyszłości dzieci w sumie coś będą miały, bo wielu piłkarzy po prostu potraciło praktycznie wszystkie swoje majątki, tak? A ja po prostu coś jeszcze w sumie po sobie zostawię dla tych moich, no już nie kurdupli, bo mają prawie 40 lat, nie? Ale są uwielbiani przeze mnie, tak samo jak wnukowie obydwaj. Także ten, no myślę, że potrafiłem coś tam zainwestować, że to dla rodziny po prostu zostanie coś, ta przyszłość. Widziałem, że swojemu wnukowi do Teksasu wysłałeś taką koszulkę, Alexis, tak ma na imię? Alex, tak. Alex Kupcewicz, taką już na mundial, żeby tam kibicował biało-czerwonym na mundialu w Rosji. Nie no, to ma synowa, która przyleciała dzisiaj z Teksasu tutaj, a też lubi sport w sumie. Szczególnie bieganie i taki aerobik, takie rzeczy i mój syn tak samo, Sebastian. I oni uwielbiają w sumie, jak jest mecz reprezentacji Polski, to wszyscy zakładają, mimo że tak daleko mieszkają, bo w Teksasie to jest kawał drogi, co byśmy nie mówili, tak?
Druga półkula. No, także, także, także gdzie idą, do jakiegoś pubu, czy tam, tam w Teksasie, czy tutaj, to mają reprezentacje, mają nazwiska napisane. Numery im zostawiłem też takie, jakie ja miałem sobie na Mistrzostwach Świata, czyli trójki. Czyli trójeczka, tak? Czyli trójeczka. Także wszyscy są bardzo zadowoleni. Okrałem w sumie również będąc we ostatnio w lutym, to również z Polskiego Związku Piłki Nożnej tam część dostałem, część kupiłem, to już nie ma większego znaczenia, ale ze swoim takim przyjaciółom zawiozłem właśnie oryginalne koszulki reprezentacji Polski, dzięki tam w sumie Zbyszkowi Bońkowi, bo musiał dać wyrazić zgodę, ale byli tak zadowoleni, bo mówię, no oni mają tam wszystko, no to co ja mam im zawieźć, a oni jadą, zapraszali mnie na Mistrzostwa Świata właśnie teraz do Rosji, ja mówię, no dobra, ale ja już jestem za stary, no co ja będę robił, 2 godziny przed meczem, czy 3 godziny stał w kolejkach, później na stadion ten bomba gdzieś wybuchnie, mówię, między meczami co będziemy robili, będziemy siedzieli, chlali piwo, w sumie to przez 4 dni ja nie wytrzymam, żeby mówię, to jedźcie sami sobie, co nie, mówię, ja wolę wtedy w domu sobie pooglądać, no. Nie wytrzymałbyś tego już, nie to zdrowie, nie, co? Nie, to tempo by było, trochę młodsi ode mnie są. No ja mówię, oprócz tego to drogi, oni mówią, co ty się martwisz, co mnie, my się nie pytamy o pieniądze, ty chce, jedziemy razem, jedzie z nami, ja mówię, nie. Nie, zostajesz, rozumiem. Zostaję. A powiedz mi, na co dzień masz co robić, ale masz co robić i masz dużo zajęć, jak tak, bo pracujesz w szkole, ale też prowadzisz zajęcia z dziećmi i w Gdańsku, i w Sopocie. No żeby zarobić na chleb, żeby się utrzymać, no też no, codziennie w akcji jesteś. No to tak praktycznie można powiedzieć, że oprócz wtorku i niedzieli to cały czas mam jakieś zajęcie, bo w Akademii Pomorze pracuję z dziećmi w sumie od 5-6 lat w sumie do 11. Z tym, że nie prowadzę sam bezpośrednio zajęć, bo mówię, też już mam swoje lata, prowadzi trener Rosiński czy tam syn Józia Gładysza. Oprócz tego w szkole, no to wiadomo, tam już nikt za mnie nie poprowadzi zajęcia, także ja muszę sam prowadzić zajęcia, ale również radnym Sejmiku Wojewódzkiego jestem. Jeszcze na razie nie wiadomo jak długo, do listopada, a później co będzie, to ja nie wiem. Co startujesz? No będę startował, co? Przynajmniej trochę na słupie sobie powiszę, nie? Ludzie sobie mnie przypomną, nawet jak nie przejdę. Nie, no ale jeżeli chodzi o sport taki w sumie czysto amatorski, no to jeżdżę na spotkania z młodzieżą, nie z młodzieżą, w sumie LZS-y, szkolne związki sportowe, no to po prostu zawsze jestem za tym, żeby po prostu były finansowane przez Urząd Marszałkowski, za tym zawsze byłem i jestem. Nie mówię o sporcie zawodowym. No i co jeszcze dodatkowo? Aha, i zajmuję się scoutingiem w sumie w Warce. Soboty, niedzielę przeważnie jeżdżę, obserwuję tych chłopców, którzy są wypożyczeni przez Arkę, jak również przy okazji oglądam innych, którzy ewentualnie by się nadawali do Arki, później daję sprawozdania. Zresztą tutaj jest takie właśnie sprawozdanie, które... Widzę, że taki kapownik tu leży. Jest już praktycznie przygotowany, ale jeszcze troszeczkę muszę, bo jeszcze sezon całkowicie się nie zakończył w sumie, ale to już tak bardziej na czysto jest zrobione, bo tak ten mam też i na brudno. Także mam zajęcie w sumie. Mam nadzieję, że Arka podtrzyma w sumie to co robię, ale oni muszą sami docenić, czyli właściciele, prezes klubu, oni muszą docenić, czy ta praca, trener, który przyjdzie, teraz zmiana trenera jest w Arce, także Smołka przyjdzie, czy to jest w sumie dobrze zrobione, czy to jest źle. Na nikogo się nie obrażę, jeżeli powie, że po prostu nie widzi potrzeby dalszej współpracy. Jestem takim człowiekiem, że nie mam co się obrażać. Ja wiem, no tylko, że z drugiej strony, no... Chciałbyś pewnie pracować, tak? Dla klubu, który no, jest twoim klubem. No Arka jest twoim klubem, prawda? To jest klub, który jest jednoznacznie kojarzony. Jak był finał Pucharu Polski między Arką a Lechem, no to jednak kibicowałeś Arce, a nie Lechowi. Tak. Nie ukryłem. Mimo, że Lechowi życzę jak najlepiej, ale nie ukryłem, życzyłem Arce w sumie. Taka jest prawda w sumie. Związany jestem tutaj z Dynią, mimo że się w Gdańsku urodziłem. Ale spędziłem tutaj tyle lat, grałem 8 lat w Arce, zdobyłem pierwszy swój historyczny, można powiedzieć, medal, czyli Puchar Polski. I jestem bardzo związany z tą miejscowością. Ja zawsze mówię, jest to przepiękna wieś rybacka, ale jest przepiękna w sumie.
Jest piękna, bardzo, bardzo mi się podoba i po prostu tutaj nie widzę sobie, nie wyobrażam. Mimo, że mówię, w Gdańsku się urodziłem, ale nie wyobrażam sobie innego miejsca zamieszkania. Chociaż kiedyś tak myślałem o Poznaniu w sumie, gdyby inaczej się poukładały ten, to Poznań też bardzo wspaniałym miastem był dla mnie. A dlatego nie ma co się dziwić, w sumie człowiek też się przywiązuje, także no zobaczymy, co podejmą władze miasta, władze klubu w sumie, jak do tego podejdą, to jest ich sprawa w sumie, bo ja nie będę nikogo prosił, ani nikogo nie będę błagał, żeby cokolwiek tutaj tamten, no to oni sami muszą ocenić moją pracę, tak, bo jeżeli ta praca nie będzie mi odpowiadała, no to się rozejdziemy w sumie, no jaki problem. Ja kibicuję, żebyś został, bo to jednak, wiesz co, no, ktoś musi tą piłkę tworzyć, tak, chociaż też jesteś szczery, nie boisz się mówić, że różne były zakręty to losu w twoim życiu, prawda, natomiast teraz gdzieś widzę, że masz stabilizację przez to, że pracujesz w szkole, że właśnie masz zajęcia, no mam w zajęcie, akademii i pracujesz dla klubu, no to gdzieś ci to wypełnia czas. No. Znaczy nie ukrywam, robię przede wszystkim to, co lubię. Czasami nie ukrywam w sumie, no jednak mam problemy z kręgosłupem, no jednak no, te lata swoje zrobiły, ale robię to, co po prostu lubię. Jestem między ludźmi, między dzieciakami, w sumie między trenerami. Uprawiają to, co tą dyscyplinę, którą mnie sam uprawiałem, także no to sprawia dużo, dużo frajdy, no co byśmy nie mówili. Oprócz tego jeżdżę na obserwację tych meczów, no wielu jest jeszcze prezesów, wiceprezesów, różnych ludzi związanych z danymi klubami, gdzie jednak poznają człowieka, poznają z tym, z nazwiska. Nawet ci, co wpuszczają panowie, to też nieraz mnie prosili o zdjęcia, także w sumie ten, że przyjechałem, także też sympatycznie podziękowali, w sumie dostali, no nie, w sumie no, oczywiście. Jany, także moi tu są takie małe drobiazgi, ale bardzo sympatyczne, no co mam powiedzieć. Byłeś bohaterem mundialu, który przyniósł Polakom medal. A co przyniesie ten mundial? Na koniec się zapytam, jeśli chodzi o... W ogóle jak ty patrzysz na Nawałkę, którego znasz przecież z argentyńskiego mundialu, byliście kolegami? Znaczy ja uważam, że Adam robi bardzo dobrą robotę. Zaczął w sumie taką robotę robić bardzo dobrą, jeszcze jakby w Górniku Zabrze, praktycznie z niczego. No nie chciałbym też tak troszeczkę po piłkarsku powiedzieć, bo to nie wypada, ale to była sztuka, że w Górniku zrobił taką dobrą robotę, gdzie praktycznie i z problemami nie tylko organizacyjno-finansowymi, ale również z problemami zespołu, składem zespołu, gdzie wszystkich najlepszych mu wysprzedawali, a praktycznie nic nie zakupywali, zrobił bardzo fajną robotę. W Mistrzostwach Europy uważam, że też fajnie to tak wypadło, ale mam pewne obawy. Teraz na przykład mam trochę pewnych obaw, co byśmy nie mówili, oby się nie sprawdziły, bo życzę w sumie Adamowi... A co, przez kontuzję Glika, czy... Nie tylko. Czy brak tej młodzieży, nie sięgnął gdzieś po paru piłkarzy, których mógł wziąć, postawił na tych żołnierzy, z którymi pracował ostatnie lata. No tutaj mi to trochę mi tutaj Szymańskiego brakuje w tym całym towarzystwie, co byśmy... No, bo to taki piłkarz w twoim stylu. Ale widziałem go w finale Pucharu Polski, zresztą w telewizji go oglądałem, ale w finale Pucharu Polski z Arką jak grał, no to w sumie no, jest to kawał chłopaka, w sumie którego po prostu warto było wziąć, ale to jest, mówię, taka subiektywna moja opinia. Ale obawiam się, że po prostu... Jak w telewizji? Ty widziałeś ten finał na stadionie. Znaczy na stadionie, no. Dla telewizji, prawda? W telewizji oglądałem inne mecze tego chłopca, no. Ale podoba ci się Szymańskę, no dobrze. Myślę, że będzie... No dobra, a mi się podoba Żurkowski na przykład. Szymański też mi się podoba, ale Żurkowski też mi się podoba. Ale dwóch innych zawodników, to jest dwa inne sceny. Jasne. No. Jeden jest do taki finezyjny piłkarz, a drugi do Charuwy, prawda, w środku pola. Natomiast no, jedzie Jędrzejczyk i Peszko. No ale rozumiem, że trener po prostu ma taki pogląd i cóż. No. Widzi ich na co dzień, wie co, jak, no, stawia na tych starszych, ma jakieś większe przekonanie, ma takie prawo, oby mu to poszło w sumie i żeby... Znaczy grupa ogólnie nie jest łatwa, bo ja zawsze tak mówiłem w sumie, no tak grupę trafiliśmy w sumie taką przyjemną, tylko że bardzo egzotyczną. Tylko że z kolei ci... Przyjemno. Ja mówię, że mordercza ta grupa jest, naprawdę. No. Egzotyczna, ale z kolei tam gro tych piłkarzy gra naprawdę w dużo lepszych klubach, a jeżeli my gramy, co byśmy nie mówili. Senegalczycy czy Kolumbijczycy, tak? I grają, tak? No, oprócz tego, tak jak mówię, no patrzę w sumie,
Już tak na zakończenie, to mimo wszystko uważam, że już pomijając, że Glika najprawdopodobniej nie będzie, ale tak poczynając od tych wszystkich w sumie poszczególnych pozycjach, jakie mamy, no to w większości ci piłkarze, znaczy no nie chciałbym w jakiś sposób powiedzieć, że obniżyli swoje loty, tak? Czy Szczęsny, no wiadomo jakiego miał konkurenta, tak? No to i tak dużo bronił stosunkowo, to, tak? Tak. Fabiański no, grał, był wyróżniany w sumie. No ale spadli, tak? Ale spadli. I teraz już tak jak to już no, Pazdan gromę czy nie grał, tak jak grał na Mistrzostwach Europy. Czyli, no tak mówię, Jędrzejczyk, ja mam swoje zdanie na jego temat, w sumie na tego chłopca, w sumie także on mnie nie przekonuje, ale na przykład Piszczek, no to jest jedyna taka postać, która ten, ale też dłuższy czas nie grał ze względu na kontuzję. Błaszczykowski nie grał dłuższy czas na kontuzję. Mączyński nie jedzie. Krychowiak też miał problemy z graniem. Cały czas problemy z graniem. Grosicki gra w bardzo przeciętnym zespole, co byśmy nie mówili. I nie w Premier League, tylko w Championship. No, Linetti. Nie, nie jest to jakaś może rewelacja, ale no nie jest to zły chłopak. Zieliński, który według mnie no to jest taka przyszłość. O, to jest piłkarz w twoim stylu. Taka przyszłość polskiej piłki nożnej, ale też musi troszeczkę tam popracować nad swoją głową z tego, co słyszałem. No, ale wiesz, że on dojrzał. Wiesz, że to się bardzo cieszy. Widzę te jego zachowania, jak potrafił skoczyć do lewego, jak mu nie oddał piłki we Wrocławiu. O to chodzi czasami. Żeby... Ty też skakałeś do Zbigniewa Bońka. Przyznaj się. Więcej żeśmy sobie skakali, tylko że on miał więcej do powiedzenia, jeżeli ja. Także ten, no lewy. Ja rozumiem, że drużynie był potrzebny i Boniek, i Kupcewicz. Znaczy ja myślę, że w sumie to przestawienie, jakie Piechniczek zrobił, w sumie to było najbardziej rozsądne, bo później to pokazał Platini razem z Bońkiem w Juventusie. Że Platini grał za Zibim, Zibi grał z przodu. Rozgrywający, stałe fragmenty gry wszystkie wykonywał, a co byśmy nie mówili, Zbyszek był taki, że jak poszedł jak taran, to jego zatrzymać było bardzo ciężko w sumie. A potrafił grać piłkę, potrafił uderzyć, w sumie z nikim się nie szczypał. Także to nie jest przypadek, że grał w takich, a nie innych klubach, co nie? Mimo, że niektórzy mi tam zarzucali, bo w pewnym momencie się wypowiedziałem, że jednak bym strzelił trochę więcej bramek, gdyby ten Zbyszek nie zabierał się za rzuty wolne, ale ja powiedziałem tylko o tym jednym elemencie, ale jak już niektórzy przeczytali, to już to tak ubrali, że co ten Kupcewicz zrobił w tej piłce, że on będzie oceniał Bońka. Ja powiedziałem o jednym elemencie piłki nożnej. Ale nie, ale jest w porządku, to ja także rozmawiamy ze sobą, nie ma najmniejszego problemu, bo uważam, że ludzie dorośli to w sumie powinni mieć jakiś kontakt ze sobą. No i macie kontakt. No mamy, ja tam nie narzekam sobie. I powiem, że ta impreza, powiem ci, tu w Gdańsku, dla tych no prawie 20 chłopaków przyjechało. Ja byłem wzruszony, słuchaj, że w taką rocznicę nieoczywistą, prawda, bo to była rocznica 35. Zbigniew Boniek powiedział, tak, skrzyknął tych chłopaków, przyjedźcie, jeszcze raz się zintegrujcie, pogadajcie, powspominajcie, tak, dowartościował was też jakoś tak symbolicznie koszulkami. No mieliście okazję w ogóle po latach się spotkać. To też myślę, że jest ważne. Nie, nie no to przede wszystkim to jest fajne w sumie, że tak, po pierwsze prawie wszyscy żeśmy się spotkali, oprócz tam w sumie Kazia Dolnego, bo nie mogli go Stana go szukałem, bo ja mam tam bardzo dobre... Kazia Dolnego, tak? Tak, Kazia Dolnego, bo tam mam, bardzo często jestem ich gościem w Polonii Amerykańskiej, ale nie mogli go znaleźć. Pałaszka chyba nie było. Tak. I ten, i Szarmacha. No ale to z innych względów. A nie żyje tylko Włodek Smolarek, świętej pamięci. Także to i tak jeszcze dobrze, że tylu nas żyje. Ale z całej kadry, można powiedzieć, tej naszej całej otoczki, czyli doktorzy, masażyści, trenerzy, że oni jeszcze żyją. Przyjechali. Jeszcze mówią, no to polówce walniemy. Ja mówię, ja pierniczę, chciałbym tak wyglądać jak wy. Nie, trzymasz się. No co, jak ty musisz 4 razy w tygodniu z dzieciakami pracować, a w szkole to... Codziennie musisz pracować? 5 dni w tygodniu pracujesz w szkole? Normalnie, no to nie ma ulgi żadnych. No to nie jest to źle w takim razie. No, no gorzej, tylko bym musiał kogoś zatrudnić, żeby mi buty zakładał. Janusz, mówiłem, że to będzie ciekawy wywiad. Prawda futbolu.
Janusz Kupcewicz w Gdyni, naprawdę, powsłynęliśmy współcześnie. A czekaj, bo jeszcze to pytanie, żeśmy się rozwinęli z tym mundialem w Rosji, ponarzekałeś na sytuację klubową chłopaków i masz rację, natomiast co z tego wyniknie? Wyjdziemy z tej grupy? Zawiesił się. No zawiesiłem się, bo jest na przykład ciężko powiedzieć tak, no wypada nam Gliku, co nie? W jakiej my jesteśmy formie, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, tak? Coś jak przed Hiszpanią, bo nikt nie jest w stanie powiedzieć tego, tak? Teraz patrzymy, Senegal, który w sumie no jednak jest bardzo mocnym zespołem, remisuje w Luksemburgu. No to ta piłka jest tak nieobliczalną dyscypliną sportu, że no co, ja bym chciał i życzę chłopakom, żeby przynajmniej zdobyli to, co my żeśmy zdobyli, a nawet więcej, bo życzę im Mistrzostwa Świata. Tylko czy nas na to stać? No, ja pytam się, czy stać nas na wyjście z grupy, No tak, ja już jestem dalekowzroczny, co nie? Bo to dłużej będę oglądał ich, nie? No tak, no, bo będę miał komu kibicować. No to będziemy kibicować. Ja mam nadzieję, że... Ja bym chciał, żebyśmy wyszli z grupy, wiesz? Niemcy ostatnio z kim przegrali? Z Austrią. Ile? 2-0? Nie, 1-2. No 1-2, tak, no, a przegrali, no. I narzekają strasznie, boją się tam teraz nagle tego mundialu, no. I ja akurat tak patrząc na tych Niemców, to nie przypuszczam, żeby oni się złapali w pierwszej trójce. Nie przypuszczasz, nie. Tak? Nie. Nie przypuszczasz. Bo no są młodzi, wilki, młode ten, talenty, które na przykład wprowadzili, no oczywiście, trudno mi powiedzieć, ale Anglicy na przykład postawili bardzo dużo na młodzież. Fajny zespół mają. Bardzo ciekawy zespół. Bardzo fajny zespół mają. Tam jeszcze pewnie byśmy kilka mogli zespołu. No dobra, a wierzysz w Brazylię, wierzysz w Argentynę? Rozumiem, że Brazylia ma Neymara, Argentyna ma Messiego. Oni tak? mają tam indywidualności takie, że mogą no w sumie, no tak jak Messi ostatnio strzelił 3 bramki, tak? Hat-tricka strzelił. No to są wielkie indywidualności. No takich indywidualności nie ma, tak? Także tutaj nie chciałbym ten. Ale fakt jest taki, że ciężko przewidzieć, na przykład ten Hiszpanie mają świetnych zawodników, tak? No co byśmy nie mówili. No my takich piłkarzy wielkich nie mamy, tak? My musimy harować, my musimy zasuwać przez 90 minut, żeby po prostu sobie coś wypracować. I oby chłopcy to wypracowali. Oby wypracowali. To wiesz co, to jeszcze taka puenta ode mnie. Adam Nawałka powiedział mi, że wiesz, kogo to będzie mundial? Zielińskiego. Że to będzie mundial Zielińskiego. A jak będzie mundial Zielińskiego, to może i Lewego, bo dzięki temu łatwiej mu będzie strzelać bramki. I Grosika włączy turbo i ta drużyna w ogóle będzie inaczej funkcjonować, bo z takim rasowym, środkowym pomocnikiem to drużyna inaczej funkcjonuje. No. No na pewno. Dlatego się dziwię, że jednak tego Szymańskiego nie wziął. No będę się opierał, mimo że wiadomo, jest z Legii. Arka z Legią nie żyje. Ja patrzę na umiejętności tego chłopca, tak? No i jego mi szkoda w sumie. No Zieliński odpukać, oby nie wypadł. No to masz tutaj Szymańskiego, wprowadzasz. Rapty może być wielki, wypala chłopak, bo no, ma duże umiejętności, ma duży talent. Oczywiście, co on z tym talentem później dalej zrobi, to zobaczymy. To jest inna rzecz, bo sam talent nie gra. Trzeba nad tym naprawdę dużo pracować, to nie podlega najmniejszej dyskusji. No i moglibyśmy tak zagadać Państwa, prawda futbolu. Janusz Kupcewicz, bardzo dziękuję, strasznie sympatycznie by było spotkać. Po mundialu podsumujemy ten mundial. I pozdrowienia dla wszystkich kibiców. Ja tu nad Bałtyk wrócę. Na całym świecie. Pozdrawiam Janusz Kupcewicz, subskrybujcie kanał Prawda Futbolu na YouTube, lajkujcie, włączcie dzwoneczki, będziecie mieli informacje o live'ach z Januszem. Ja tu przy Nadbałtyk wrócę latem, to pogadam. Podsumujemy ten mundial. No tak patrzę, godzinę czasu ze mną rozmawiałeś. Ciekawe, ile tego wytniesz. Nie, wszystko idzie. Nie, w ogóle nie ma cięć. Bardzo dziękuję.